Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj pierwszy wjazd w jęczmień. Próba, to znaczy próba, no bo nie wiem jeszcze, czy on jest suchy. Dzisiaj jest ostatni dzień czerwca, 30 czerwca. I tu z kombajnu fajnie widać rzepaki. Widać, jak już dochodzą, a raczej usychają. Są takie łatki, że o, tu zielony, tam dalej już wypaleniska. Pszenica też już żółknie. Temperatury są teraz rzędu przez kilka dni po 33, po 34 stopnie w cieniu, a na słońcu to jeszcze bardziej, chociaż na polu jest wiatr, to tak przewiewnie jest, no ale to mimowolnie wypala. Tak, tu mam rzepak, bo swoją drogą pierwszy raz mam taką sytuację, że rzepak mi się położył. Położył mi się rzepak ten przesiewany we wrześniu. Nie wiem, jak to będzie z koszeniem. No jakoś wykoszy go. Ale czemu on się położył? Tam w oddali jest jęczmień po zimy. Na piachach to po prostu tak już go wypaliło, że no, powinien być suchy. Zresztą zaraz sobie to sprawdzimy. Dojechałem do jęczmienia. Widzę, tam za drzewami jest zielony, to i tak on nie do koszenia będzie. O, tam jest z górek, gdzie jest po prostu, no, jest piach, tak? No to na piachu zobaczymy, jak to będzie szło. Z tamtego roku sobie pozrobiłem ustawienia i zapisałem na kartce. 1350 ma być obrotów na mulcarni, czyli na tym zegarze ma być 2700, czyli gdzieś mu tu, no prawie po 2800. Sito 12 mm oczka, górne na pół otwarte, wiatr 3/4 wiatr w zakresie, tak? Czyli ma być włączony na 3/4, to ja muszę go zwiększyć. Jeszcze kiedyś wam pokażę z tymi sitami, teraz specjalnie nie będę chodził, bo nie ma czasu. 3/4 no wiatr, szczelina. No dobra, na razie szczelinę zobaczę, tak, jeżeli będzie łamało ziarno, to zmniejszę, ale zostawię to tak. Bo tak lepiej domłaca, bo to też musi dobrze domłacać te ościuchy. No na razie kombajn będzie musiał wyglądać tak, niestety. Dobra, wiatr tak zostawię. Powietrze będzie trzeba dopompować do kół, posprawdzać, jeszcze tego nie zrobiłem. No i właśnie tu chodzi też o to, zobaczyć, czy wszystko będzie chodziło, kosa, bo to tyle było rozbieranego, że ja też się nie nastawiam, że ja się nakoszę nie wiadomo ile, ale no chcę zobaczyć, jak to będzie szło.
i przy okazji prezentacja nowego nabytku. Wilgotność Omierz postawiłem na taki. Dlaczego na ten? Ja wiem, że Dramińskiego sporo polecaliście, ale najtaniej mi wychodziło kupić to, bo tam gdzie pracowałem, to szef sprzedawał, ma w ofercie w sprzedaży takie wilgotnościomierze, no i po prostu najtaniej mi to było. Dobra, jęczmień to jest zwykły, bo nie sześciorzędowy, więc trzeba na trójkę nastawić. Trzeba zaczerpnąć próbki. Można tamtą pokrywką, można po prostu tak. To z tymi ościami to będzie problem. No dobra, powiedzmy. Dokręcić trzeba tę zakrętkę, żeby oto się zrównało te srebrne z białym. O, wystarczy tak, nie do końca. Jęczmień na 3 trzeba. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 0, 1, 2, 3. Na 3. Mierzy wilgotność. 9,5. Słuchajcie, prawie miesiąc deszczu nie było, to o czym tu mamy rozmawiać? O czym tu rozmawiać, no? Znaczy, to można kosić wszystko na wylot, to jest zasuszone. To nie jest, że doszło, bo ono wcześniej już zasuszyło, jak... jak powinno, no i 30 czerwca można kosić. Na kosze zbiornik, wracam do domu, szykuję miejsce w magazynie, przyczepę i jutro kosimy, jak pogoda będzie. Kwestia tylko jeszcze jednego. Poprawiłem trochę rozrzut słomy, że bardziej rozrzuca, chociaż wiatr ściąga teraz wszystko na prawą stronę, niemniej jednak jest dużo lepiej, nie ma takich rządków, jak było wtedy w zeszłym roku, bo te grzebienie podoginałem, podokręcałem, chociaż patrzcie, jeszcze się surowa słoma trafia. No ale no co tu dużo mówić. Zobaczmy jeszcze tylko, czy są jakieś straty, czy dużo wylatuje. No wiadomo, tam straty zawsze jakieś muszą być. Ziarna dużo nie leży. Wiadomo, poślad wywiewa. Patrzę, gdzie ewentualnie coś się sypało. Tu się zatrzymałem na chwilę kombajnem, żeby zobaczyć, czy spod kombajnu gdzieś leci, nie? Tak jak kosze coś pobiera, słomę czy coś. Czy z jakiegoś podajnika gdzieś, czy cokolwiek, tak? To nic nie widać, nic nie ma. Jest tutaj pod kombajnem czysto. No to widocznie dobrze wszystko złożyłem. Kombajn chodzi tak jak trzeba. Jadę. Ale powiem wam, w takim razie plonu rewelacyjnego nie będzie. Będzie średni w tym roku. Jak zazwyczaj u mnie było mizernie, w zeszłym roku było super, tak w tym roku będzie średnie.
tego remontu malowania ukręciła się. Byłem zmuszony wymienić.
jeszcze o to wstawię. Tylko będzie jeszcze trzeba czasu na to. Powiem wam, że z jęczmieniem nie miałbym problemu z koszeniem, ale jednocześnie teraz wziąłem się za remont domu. Docieplam fundamenty, robię odwodnienie, meliorację w koło domu. Trochę tej roboty nie jest. Całego domu na raz nie można odkopać, trzeba po kawałku. Dlatego robota ta się przeciągnie na miesiące, na dwa dni. Teraz będą żniwa, muszę tych pakowców trochę przesunąć. Ale zobaczcie, jak ładnie ten, słowę rozrzucam teraz. Zaraz kończymy. Bo dojdzie dotąd, ja więcej nie sypię. Dla mnie pełen zbiornik jest, jak już tu w szybce nie ma miejsca. W tym roku będę kosił na zbiorniki i właśnie będę wiedział na przykład, że w sypie 6 zbiorników czy 5 i będę mógł wiedzieć, zawiechać, zważyć przyczepę i mniej więcej oszacować prąd. Tak to nie wiem. Jeszcze raz sprawdzę wilgotność, bo sam nie dowierzam. O, trafiają się takie zielone ziarna, ale to ono w tłumie uchodzi. To praktycznie biorę w rękę, to czuć, że to jest suche. Może nie wiem tylko właśnie jak te ości, żeby lepiej obijało. W Mercatorach to ja wiem, że można zamontować takie coś do tego, żeby właśnie... Aj, to nie tak się robi. Do tego właśnie, żeby do obijania ości, a tutaj w Matadorze nie wiem, no. Tragedii nie ma, ale no jest dużo tego, nie powiem. Nie powiem, że nie ma. No to suchutki. I co? Maszyna z 1965 roku. Można? Można. Proszę bardzo. Ziarna nie gubi, pouszczelniane. No to mówię, o taki opoślad
no to wydmucha, nie? No bo ziarnko w tym roku chude, no bo nie będę też robił, że wszystkie brudy żeby leciały. Zresztą no, do zbiornika też naleciało, to w zbiorniku jest tona, wykosiłem, jaką ja powierzchnię mogłem wykosić. No, powiem wam, że tak mogłem wykosić jakieś 20 arów. Tona 20 arów to 5 ton, no 5 ton to na pewno jest, no jak nie 6. To na tej mojej ziemię super. Dobra, kończę ten odcinek. I tak zsypywać dopiero będę jutro, bo nie ma wolnej przyczepy. Jutro będę ziemię odwoził pod fundamentów jeszcze właśnie z domu. Wieczorem zsypię i będę dalej myślał o koszeniu jutro. Trzymajcie się, na razie wam i cześć.